Sponsorem Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, patron programu Rzetelna Firma. Piotr Pietraszek, witam serdecznie w kolejnym wydaniu magazynu Sport Game Plus. Czego to ludzie nie wymyślą, proszę Państwa? Nie wystarczyło im samo nurkowanie, gra w hokeja to także okazało się za mało, więc postanowili połączyć obie te dyscypliny w jedną. A co z tego wyszło? O tym m.in. opowiedzą moi dzisiejsi goście. Witam serdecznie w studiu Macieja Marszałka, głównego animatora hokeja pod wodą we Wrocławiu, Bartosza Morawca, hokeistę podwodnego, instruktora freedivingu oraz Daniela Sielowskiego, hokeistę i łowca podwodnego. Witam serdecznie. Panowie, krąży plotka po mieście, że wy tyle w tej wodzie przesiadujecie, że już prawie zaczątki błony między palcami gdzieś się pojawiły, ale z tego co zdążyłem was tutaj tak, no właśnie, możecie pokazać jeszcze rączki, widzę, że to akurat plotki, złe języki pomówienia. Bardzo się cieszę, że was widzę w tym studiu, namacalnie, że jesteście, bo to jest najlepszy dowód na to, że ten sport naprawdę istnieje. Nie wiem, czy spotkaliście się z czymś takim. Ja pamiętam takie sceny u mnie na podwórku, gdy ktoś zbytnio się przechwalał jakimiś sukcesami w sporcie, to mówiło się pogardliwie, ty możesz co najwyżej być mistrzem w hokeju podwodnym na małe brameczki, uznając ten ostatni sport za coś w ogóle wymyślonego, nierealnego. Hokej na lodzie, hokej podwodny, przepraszam, naprawdę istnieje. Czy wy też jakoś tak na samym początku byliście sceptycznie do tego nastawieni, czy od razu połknęliście bakcyla? Może zacznę od Maćka, bo Maciek tutaj wiem, że ma najdłuższy staż. Ja trafiłem jako młoda osoba do tego i traktowałem to jak byle inny sport od samego początku. Większe zaskoczenie takie mogą mieć osoby starsze. No ja już jestem starszy, ja jestem starszą osobą, także... Które do tej pory jakby nie słyszały o tym sporcie. Może Bartek powie coś więcej, jakie miał zaskoczenie. To ja tylko tutaj uzupełnię wizytówkę mojego gościa. Maciej nie bez powodu tutaj został wyrwany jako pierwszy do tablicy, bo przez kilkanaście lat grał, chyba mogę powiedzieć profesjonalnie, w lidze francuskiej. Dwa razy Mistrzostwo Kontynentu ze swoim klubem. Nie powtórzę jego nazwy, ponieważ jest to francuskie coś dla mnie nie do wymówienia. Natomiast no, domyślam się, że i Bartosz, i Daniel to tak połknęli za sprawą Maćka tego bakcyla. Spotkałem się z kilkoma hipotezami na temat tego, jak powstał hokej na lodzie. Taka najbardziej zabawna brzmi tak. Grali hokeiści na tafli jeziora, jeden wpadł w przerębel i tak właśnie zrodził się hokej podwodny. Ale domyślam się, że chyba ziarenka nawet prawdy w tym nie ma. No nie, ziarenka prawdy nie ma, ale trochę to jest wspólne ze sportami zimowymi, dlatego że hokej podwodny został wymyślony jako takie urozmaicenie treningów, nurków w czasie sezonu zimowego, po to, żeby się po prostu podczas tych zajęć basenowych, kiedy zwyczajowo się tam pływało, tam i z powrotem wykonywało jakieś ćwiczenia, które notabene były trochę monotonne, ktoś padł na pomysł dokładnie w 1954 roku w Wielkiej Brytanii, żeby spróbować zagrać w hokeja pod wodą. No i tak się zaczęła idea. Na początku było to traktowane jako zabawa. Później z czasem to wszystko się rozwinęło, usankcjonowało. Jest teraz to oficjalna dyscyplina sportowa ze swoimi przepisami, regulacjami, swoją komisją hokeja podwodnego przy CMAS-ie. No i teraz cieszymy się tak naprawdę, że dzięki w sumie mocnej inicjatywie Macieja tutaj dotarł do nas hokej do Wrocławia. Uważam, że trafił na bardzo dobry grunt, dlatego że Maciej trafił do mnie i do Daniela. Akurat my no, jesteśmy od wielu lat związani z nurkowaniem na wstrzymanym oddechu w troszeczkę inny sposób i w troszeczkę innym celu. Ale okazało się, że hokej podwodny idealnie nałożył się na te nasze cele i też okazuje się, że też nam się bardzo przydaje jako taki element treningowy i rozwijania swojej kondycji. To dobrze zasiane ziarno zaczęło kiełkować. Danielu, powiedz, bo wiem, że mówicie, że hokej podwodny łączy w sobie elementy trzech różnych dyscyplin. Przede wszystkim nurkowanie, tradycyjny hokej i
rugby. To ostatnio mnie najbardziej zdziwiło. Gdzie tam są elementy jakiejś takiej walki siłowej pod wodą? No musiałbyś przyjść i zobaczyć, jak wygląda trening, a przede wszystkim mecz, bo mecz to już jest taka poważna zabawa. No my sobie zawsze. Za momencik tutaj na naszym ekraniku super. Będziemy podglądać właśnie, jak wygląda. Dobrze, to zanim jeszcze ten film się pojawi, to króciutko, to rugby rzeczywiście gdzieś się tam... No występuje element walki o krążek, więc jeżeli element walki o krążek, to faktycznie kontakt między dwoma zawodnikami no, bywa ostro. Możemy sobie tutaj podglądać, przepraszam, że wchodzę w słowo właśnie. Tak to, proszę Państwa, wszystko z grubsza mniej więcej wygląda. Zapytam Maćka w tym momencie, czy tu mamy jakiś element sportowej taktyki? Bo jak pierwszy raz zobaczyłem ten film, to mi się od razu skojarzyło, jak w pierwszej klasie szkoły podstawowej graliśmy w piłkę, gdzie nauczyciel rzucał tę piłkę i wszyscy z każdej strony na tę piłkę się rzucali. Gra się toczy naprawdę bardzo... Szybko i dynamicznie. No, ona ogólnie jest szybko i dynamiczna. Jest to... wszystko jest bardzo... nie wiem, jak to powiedzieć, no. Może z powagą trochę macie, ale generalnie jest tak, że... W takich obszarach, rozumiem. I stąd może właśnie nie wszystko można dokładnie dojrzeć. Te wszystkie naprawdę gesty techniczne, to doświadczenie graczy. Natomiast a czy są pozycje, tak jak na przykład w piłce nożnej? A na jakiej ty grałeś pozycji? Jako prawy napastnik. Byłem, no, miałem długie ręce, znaczy... No, długie ręce, podejrzewam, to atut. Tak. Chodzi generalnie o to, że faktycznie sześciu zawodników, każdy ma swoją przydzieloną pozycję, cała drużyna dzieli się na linię ataku, linię obrony. I nie ma bramkarza, z tego co słyszałem. Tak, nie ma bramkarza. I zawodnicy na swoich konkretnych pozycjach, czyli z prawej strony, z lewej strony, ze środka, wspomagają się wzajemnie, atak z obroną. Także może tego nie widać, jest pewien chaos widać na tych filmach, które tutaj pokazujemy, ale tak naprawdę w czasie meczu każdy wie, gdzie powinien być, żeby ta gra była składna. No to jeszcze raz zapraszam na krótki materiał filmowy, tym razem w wykonaniu nieco młodszych adeptów hokeja pod wodą. Będziemy starali się tutaj doszukać jakiejś myśli taktycznej w tym wszystkim. Oczywiście główna zasada, i to akurat charakterystyczne dla wszystkich gier zespołowych, punkty bramki zdobywa się właśnie kierując ten krążek do bramki strzeżonej przez przeciwników, co jeszcze charakteryzuje, wyróżnia hokej podwodny, jeżeli chodzi o reguły, regulamin. Są jakieś takie ciekawe rzeczy, niespotykane w innych dyscyplinach? Bartku? Patrzę akurat, przygląda się temu filmowi, próbuję się dostrzec akurat, bo tu akurat bardzo rzeczywiście młodzi adepci hokeja podwodnego grają, ale głównym takim elementem jest tak naprawdę walka o krążek, tak jak już wspomniał Daniel, i ona bywa w bardzo ciekawy sposób, dlatego że krążek może być prowadzony albo z umiejętną taktyką drużyny. Tu się wtedy pokazuje taki element idealnie zgranego zespołu. Natomiast bardzo często tu jest właśnie taka scena, kiedy krążek wpada chyba do bramki dzięki takiej bardzo szybkiej, indywidualnej akcji pojedynczego zawodnika. I to też jest bardzo trudna sztuka, żeby temu zawodnikowi móc wystawić ten krążek, tak potocznie mówiąc, żeby on mógł taką szarżę wykonać. Oczywiście. No właśnie, woda stwarza ten opór i podejrzewam, że jest rzeczą niemożliwą, tak jak w klasycznym hokeju, podanie krążka na przykład przez długość całego basenu. Na ile najdłużej, zważywszy na specyficzne warunki, uda się ten krążek wyekspediować do przodu? Wszystko zależy od umiejętności osoby. Strzał można optymalnie, tak maksymalnie widziałem strzały do 5 metrów na wysokości 1,5 metra. A bardziej technika, czy bardziej siła w ręce, żeby... Technika, typowo technika. Tu nie zależy totalnie od siły. Strzał idzie, jest to ruch, który wykonuje się od... Zaczyna się od pozycjonowania się pod wodą i idzie dokładnie od... Od barku do końca kipa. Właśnie, bo mamy tutaj kilka przedmiotów związanych z hokejem pod wodą. No, płetwy to oczywiście przedmiot znany. Mamy okulary do nurkowania, mamy te takie tradycyjne, nie wiem, czy są czepki, znane przede wszystkim z
piłki wodnej, czyli popularnego water polo. No i są te kijki. Tutaj chciałbym, abyśmy trochę się dłużej zatrzymali właśnie przy tych bardzo specyficznych. No przyznam szczerze, dwa dni temu, gdybyście mi pokazali ten przedmiot, to zupełnie nie byłbym przekonany co do jego prawdziwego zastosowania. Może, nie wiem, Danielu bądź też Bartoszu, macie najbliżej. Pokażcie taki kij i to jest, proszę Państwa, rękodzieło, tak mogę powiedzieć, bo wiem, że chłopcy w ogóle wykonali ten kij własnymi rękoma, tak, to prawda? Większość kij, które mamy, wykonał Maciek sam z pomocą teścia, to kiedyś się zdradził przy okazji. Także takie stolarskie talenty tutaj u Macieja. Tak, trzeba mieć troszeczkę talentu, ale tak naprawdę więcej chyba samozaparcia, bo można to zrobić w bardzo prosty sposób. Wzory można znaleźć na internecie, bo też pod tym kątem przeszukiwałem sieć. Kijek wygląda w ten sposób, trzyma się go dokładnie tak. To jest część, którą prowadzi się krążek pod dnie basenu. Troszeczkę inaczej niż w tradycyjnym hokeju, gdzie jednak ta szersza część. Tak, tak. No to wynika pewnie z tego, że woda stwarza opór, więc musimy tak manewrować tym kijem, żeby ten opór był jak najmniejszy. Tą krawędzią prowadzi się dokładnie po dnie basenu krążek. Tutaj kijek ma taki kształt haka. To służy do tego, żeby ten krążek zabierać w drugą stronę i wykonywać różne takie podstawowe ewolucje. No, panować nad tym krążkiem. I tak jak Maciek mówił, całą ręką kończy się ta siła uderzenia na kijku, wysyłamy krążek do przodu. No nam na razie się udaje ten krążek wysyłać, no myślę, że na jakieś pół metra, może metr, to już jest bliżej niż Maćkowi. To już jest duży sukces. No rozumiem, że ćwiczycie cały czas, dążycie do tego ideału. Dobrze, Daniel tutaj zaprezentował kijek. Bartosza poproszę, aby tutaj kolejny z tajemniczych dla mnie wciąż przedmiotów też pokazał do naszej kamery. Numer jeden to jest ta rękawica, chociaż nie wiem, czy to jest rękawica, czy to tylko właściwie wygląda troszeczkę jak gadżet z jakiegoś horroru, filmu grozy. To jest rękawica, dlatego że tak jak pokazał przed chwilą Daniel, krążek jest prowadzony kijkiem, natomiast można sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy dochodzi do starcia między zawodnikami i ten jest walka o krążek, gdzie tak naprawdę zaatakować zawodnik może tylko i wyłącznie krążek, no przydaje się wtedy taka osłona właśnie takiej rękawicy. Te rękawice celowo mają z tej strony tutaj takie wzmocnienia, dlatego że jeżeli dostałby ktoś przypadkowo krążkiem albo kijkiem, no to nawet pod wodą to boli, domyślam się. Boli i można by było sobie zrobić krzywdę. Natomiast dzięki takim rękawicom, które w większości przypadków na całym świecie są robione właściwie we własnym zakresie klubów. Niektóre kluby nawet mają swoje wypracowane wzory, kolory. Także niektóre kluby można poznać dosłownie po kształcie i kolorach rękawic. A to jest wasz taki znak firmowy, tak? Ta rękawica, czy macie różne? Nie, nie. A na razie mamy niestety różne, natomiast mam nadzieję, że z czasem będziemy mieli jakiś taki nasz klubowy element, ale wiem, że większość klubów ma, także wtedy to bardzo ładnie wygląda też pod wodą i można łatwo też rozpoznać zawodników pomiędzy dwoma drużynami. Tutaj nam się płetwa nieco obruszyła, ale pozostajemy tutaj nieczuli na te drobne złośliwości rzeczy martwych. To, co charakteryzuje też waszą grę, to sobie gdzieś, czego się dowiedziałem, to przede wszystkim gracie na bezdechu i to jest dla mnie chyba najbardziej fascynujące w tym wszystkim. Maciek, ile ty potrafisz wytrzymać pod wodą? Nigdy nie liczyłem i jest to na pewno... Na pewno nie tyle, co Bartek. No tak, Bartek jest specjalistą jako instruktor freedivingu. Nie, tutaj się nie liczy, tu się nie tak naprawdę akcje, które są pod wodą, są bardzo króciutkie. Robi się akcje po 10-20 sekund pod wodą na bezdechu. Są to akcje bardzo dynamiczne i... A czy zdarzyła ci się taka sytuacja, bo to mnie najbardziej fascynuje? Przejmujesz krążek gdzieś pod własną bramką, pędzisz sam na pustą bramkę przeciwnika. Zostało 10 metrów, bo ty na 5 jesteś w stanie wysłać krążek i nagle czujesz po prostu, że już bezdech zupełny, że nie dasz rady dopłynąć i wtedy co, zostawiasz ten krążek błyskawicznie, do góry się wynurzasz? Czy jak sobie radzisz? Nie, to jest wyliczenia takie, każdy wie, ile zna swoje limity, jak czuje, jak gracz czuje, że już energia mu się kończy. A szuka podania w prawo, w lewo swojemu, zależy na jakim stanowisku gra, podaje do przodu lub ustawia krążek w miejscu, którym nie będzie zagrażał, jakbym powiedział, swojej drużynie. Tak jakbym w piłce, powiedzmy, wybiłbym na aut.
To, co wyróżnia też hokej podwodny, to jest też taka bardzo ciekawa specyfika, to to, że oczywiście z racji na środowisko, w którym gracie, no jakieś werbalne porozumiewanie się pomiędzy zawodnikami a sędziami zupełnie odpada, także ani tego sędziego nie można zwymyślać, ani też nie można nawtykać gdzieś tam przeciwnikowi. Macie opracowany jakiś system gestów, czy to w ogóle wszystko odbywa się bez jakiegokolwiek porozumiewania się? Musiałbyś posłuchać, jak krzyczy na nas Maciek w trakcie meczu. No to takie, że ból i wy wiecie już po ból. Oczywiście w tych przerwach, kiedy mamy głowy ponad wodą, ale faktycznie no, pod wodą realizujemy pewną taktykę. Założenia, które są na początku gdzieś tam przez Maćka wyłożone nam, czyli drużynie jego. I każdy wie, co powinien robić, w którym miejscu powinien się znajdować i jak powinien się zachowywać. No i staramy się po prostu to robić. Na tym polega nasz trening. To teraz, drodzy Państwo, na moment wracamy na powierzchnię, aby sprawdzić i podsumować to, co najciekawszego w dolnośląskim sporcie, co działo się podczas minionego weekendu w regionie. Niezwykle zacięty przebieg ma rywalizacja o miejsca dające udział w play-off Ekstraklasy Szczypiornistek, a tym samym zapewniające utrzymanie w lidze. Piłkarki ręczne AZS-u AWF Gardini niespodziewanie pokonały Piotrkowie 31-29 i wciąż pozostają w grze o ósemkę. Wrocławianki awansowały na siódmą pozycję, wyprzedzając m.in. drużynę z Piotrkowa Trybunalskiego lepszym bilansem bezpośrednich starć. Udanie zaprezentowali się także szczypiorniści z Wrocławia. Śląsk Handball Team w pierwszym swoim występie w tym roku w drugiej lidze pokonał Osir Komprachcice 43-29. Zespół Tomasza Folgi umocnił się na pozycji lidera rozgrywek. Wrocławianie są coraz bliżej zapewnienia sobie pierwszego miejsca. Dla kibiców oprócz atrakcji sportowych, jak zwykle w orbicie, czekała także moc atrakcji związanych z konkursami i zabawami dla dzieci. Ze zmiennym szczęściem radziły sobie w weekend wrocławskie drużyny w drugiej lidze koszykarzy. Pewnie po pierwszą pozycję przed play-off zmierza Śląsk. Zawodnicy Rafała Kalwasińskiego pokonali na wyjeździe MKS Skierniewice 62-61. Spotkanie było nieoczekiwanie zacięte. Nic na to nie wskazywało do przerwy, bo Śląsk po 20 minutach prowadził 42-23. W drugiej połowie wrocławianie zaprezentowali się jednak słabo i szczęśliwie spod stolicy wywieźli 2 punkty. W dużo gorszych nastrojach z parkietu zeszli koszykarze WKK w meczu na szczycie drugiej ligi. Drużyna Tomasza Niedbalskiego uległa w pogoni Prudnik aż 63-81. Do przerwy oglądaliśmy dobry, wyrównany pojedynek. W drugich 20 minutach goście zagrali o niebo lepiej i w obronie, i w ataku. Dzięki takiej postawie mogli się cieszyć ze zwycięstwa. Po 16 kolejkach drugiej ligi Śląsk jest liderem. WKK zajmuje 5. miejsce. I na koniec jeszcze o turniejach squasha w nowo otwartym Centrum Squasha Redeco przy ulicy Strzegomskiej. Inauguracyjne mecze w tym obiekcie były niezwykle udane. Nowy ośrodek na sportowej mapie Wrocławia zdał egzamin. W najbardziej prestiżowych zawodach cyklu PSA wygrał Walijczyk Peter Creed. W turnieju Polskiej Federacji Squasha triumfowali natomiast Adrian Dudzicki i Dominika Witkowska. Maciej Marszałek, Bartosz Morawiec, Daniel Sielowski, hokeiści podwodni z drużyny Hydra Wrocław. Rozmawiamy o tej dyscyplinie. Wszystko to fajne, wszystko to ciekawe, o czym tutaj rozmawialiśmy przed tym fleszem. Pytanie tylko, no, jak ci kibice mają sobie radzić? No bo z tego co wiem, nie gracie w jakichś akwariach, fokariach, gdzie można z poziomu boiska obserwować tę rywalizację. Jednak trzeba nad taflą wody być. Czy cokolwiek widać z takiej perspektywy? No to duży problem faktycznie, ale okazuje się, że widać, jeżeli się jest na trybunie, to widać, co się dzieje pod wodą. Oczywiście nie tak dobrze, jak będąc jednocześnie w wodzie. No, pracujemy nad tym, zaczynamy całą zabawę. Chcielibyśmy w przyszłości, jeżeli będziemy odbywali jakieś mecze, zamontować na dnie basenu kamerę i móc pokazywać ten mecz na przykład na jakichś telebimach czy poprzez rzutnik. Wtedy na pewno byłoby to bardziej atrakcyjne. Jak Państwo z pewnością zauważyli, wszyscy moi goście solidarnie w jednakowych koszulkach z hasłem i z nazwą projektu Apnea Sports. Bartoszu, czy mógłbyś wyjaśnić, bo też prezentujecie, można powiedzieć, 3 różne dyscypliny, choć połączył Was hokej podwodny. Co to za projekt, który tak reklamujecie tutaj?
cechą wspólną tych wszystkich rzeczy, którymi się tak naprawdę zajmujemy, czyli hokeja podwodnego, freedivingu i łowiectwa podwodnego, jest to, że nurkuje się na wstrzymanym oddechu. I nurkowanie na wstrzymanym oddechu, czyli z greckiego apnea właśnie, to jest idea takiego naszego pomysłu. Stwierdziliśmy, że dzięki temu jesteśmy w stanie dużo większą rzeszę ludzi zainteresować choćby hokejem, choćby freedivingiem, choćby łowiectwem. Prawda jest taka, że w naszym kraju jeszcze te wszystkie z tych trzech dyscyplin są jeszcze troszeczkę mało popularne, a i tu jesteśmy bardzo taką białą plamą na całej mapie Europy, dlatego że są kraje, które są naszymi sąsiadami niedalekimi, gdzie to są gigantyczne rzesze ludzi, którzy zajmują się i freedivingiem, i łowiectwem, i hokejem podwodnym. Chcielibyśmy tą białą plamę jednak zacząć wypełniać, żeby jednak Polska zaczęła się liczyć we wszystkich tych trzech dyscyplinach. Mamy już swoje osiągnięcia w niektórych z nich, a ten nasz projekt powstał po to, żeby można było ludziom jakby w jednym spójnym miejscu przekazywać informacje z tych wszystkich trzech działów. Jak sądzisz, Maćku, która z tych trzech dyscyplin, o których wspomniał Bartosz, ma największe szanse i czy w ogóle są takie szanse, aby znaleźć się w programie Światowych Igrzysk Sportów Nieolimpijskich we Wrocławiu w 2017 roku? Łowiectwo podwodne, freediving, czy też no, twoja koronna konkurencja, czyli hokej podwodny? To nie pytanie do mnie. Ja nie mogę tutaj chłopakom tego zrobić, ale... Rozumiem. Trzymasz rękoma nogami za hokejem. Trzymam kciuki za tego hokeja. Jest to pasją mojego życia i jest to, ma potężne szanse według mnie. Jest to w Polsce, nie jest to znany sport. Za granicą jest potężne ligi istnieją na każdym kontynencie. Liczbowo, nie znam dokładnych liczb, ale jest naprawdę wiedzą o co chodzi za granicą. Czyli lobujecie cały czas za hokejem. Tak, my jesteśmy za hokejem podwodnym. Tak, ja też za hokejem. Rzeczywiście hokej ma naprawdę duże szanse, wierzymy w to i czym na to, że to będzie jeden z elementów rozgrywanych tutaj we Wrocławiu w 2017 roku, jedna z dyscyplin. Ciekawostką jest to, że hokej podwodny tak naprawdę co Igrzyska Olimpijskie startuje, żeby znaleźć się w programie. Spełnia wszystkie warunki ustalone przez te wszystkie komisje olimpijskie, tak jak liczba uczestników na całym świecie, liczba krajów, liczba drużyn kobiecych. Wszystkie te warunki są wypełniane i no, nie tylko my tutaj w Polsce, ale na całym świecie wszyscy wierzą w to, że hokej podwodny zostanie sportem olimpijskim. Tego wam życzę. Czas niestety upływa nieubłaganie. Przy okazji jeszcze na koniec ciekawostka. Bardzo się cieszę, że pierwszy projekt nie doszedł do skutku i nie nazywacie się wrocławskimi kijankami, tylko Hydrą Wrocław, bo taki mogę zdradzić tutaj telewidzom. Był pierwszy zamysł co do nazwy drużyny wrocławskich hokeistów podwodnych. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dużo w takim razie powietrza w płucach i dużo zapału życzę. Maciej Marszałek, Bartosz Morawiec, Daniel Sielowski, hokeiści podwodni Hydry Wrocław. Ja Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam jak zwykle w poniedziałek o 17. Do zobaczenia. Sponsorem Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, patron programu Rzetelna Firma.